Każdy właściciel samochodu z powiatu ełckiego musiał odwiedzić Wydział Komunikacji, by wyrobić dowód rejestracyjny. To samo dotyczy nowych kierowców, którzy muszą tu złożyć dokumenty, by otrzymać prawo jazdy. Bywają jednak i takie sytuacje, gdy dokumenty trzeba wymienić, bo został zmieniony adres zamieszkania i to nie z własnej inicjatywy. Mieszkańcy jednego z bloków w miejscowości Prostki zwrócili się do radnych powiatu ełckiego z prośbą o zmniejszenie im opłaty za wymianę prawa jazdy w związku z tym, że zmieniono im administracyjnie adres. Radni powiatowi zdecydowali więc o zmniejszeniu opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego o 30%. Osoba, której administracyjnie zmieniono adres, zapłaci za nowe prawo jazdy nie 70, a 49 zł. Za wydanie dowodu rejestracyjnego 41 zł i 30 groszy zamiast 59 zł. Z tych kosztów już się nie dało zejść. Te 70% opłaty stanowią właśnie koszty, jakie starostwo ponosi, opłacając wyprodukowanie tego dokumentu przez Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie. Trzeba zaznaczyć, że zmiana cennika nie obowiązuje osób, które zmieniają miejsce zamieszkania. One muszą zapłacić normalne stawki, tak jak większość osób ubiegających się o prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Co miesiąc Wydział Komunikacji wydaje około 300 praw jazdy i 650 dowodów rejestracyjnych. W sumie w Ełku jest zarejestrowanych prawie 25 tysięcy samochodów. Liczba co roku rośnie, bo mało kto wyobraża sobie życie bez auta, choć są i tacy. Dla mnie niepotrzebny, ja rowerem jeżdżę. No nie wiem, ciężko było. No, z racji w sumie tej, że musimy się często przemieszczać szybko, gdzieś coś mamy do załatwienia. Odległości są też niemałe. Po miejskich i powiatowych drogach jeździ najmniej aut nowych. Takich do 2 lat jest niewiele ponad 1000. Najliczniejszą grupę stanowią samochody w wieku od 11 do 15 lat. Takich jest prawie 8 tysięcy. Ponad 5 tysięcy jest też pojazdów, które mają od 6 do 10 lat. Co ciekawe, w Wydziale Komunikacji zarejestrowanych jest prawie 1000 pojazdów ponad 30-letnich.